Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Bernard Butolu, wiceprezes do spraw sprzedaży w Ariad Next i dzisiaj będę mówił o zaufaniu, ulepszeniu zaufania w usługach zaufania. Pewnie nie zaskoczy Państwa, że w Szwajcarii wchodzimy w nową erę transformacji cyfrowej. Transformacja cyfrowa oznacza, że praktycznie każdy ale de facto coraz częściej łączy się z internetem i tutaj te tendencje są widoczne. Ponad 59% populacji światowej już jest podłączona do internetu, co oznacza, że jest to prawie 4,5 miliarda użytkowników internetu na co dzień. Kolejne dane, które same za siebie mówią. 7 na 10 osób korzystających z internetu dokonuje na co dzień zakupów w internecie, więc mamy ogromną rewolucję, jeżeli chodzi o zakupy w internecie. Coraz więcej ludzi, 54% Polaków odeszło od tradycyjnego sposobu robienia zakupów do zakupu przez internet. Transformacja cyfrowa nie odnosi się tylko do zakupów, ale jest to tendencja, która obejmuje coraz więcej obszarów. Tutaj bankowość jest wiodącym obszarem, otwierającym ścieżkę do tej transformacji cyfrowej, ale również rozrywka, zakupy spożywcze to ogromne zmiany. I COVID przyspieszył te zmiany i wymaga, abyśmy zmieniali nasze firmy tak, aby były coraz bardziej cyfrowe, ponieważ jeżeli sklep jest zamknięty przez 3 czy 4 miesiące, musimy zacząć działać online albo przestaniemy istnieć. Tutaj nie ma wyboru. Problem z biznesem online jest taki, że ludzie już nie przychodzą do naszego sklepu, nie mamy z nimi kontaktu w cztery oczy. Znajdują się poza urządzeniem, za kamerą, więc tutaj trzeba stworzyć i dostarczać usługi w sposób budzący zaufanie. To również przez internet i to jest wyzwanie. Sposób, w jaki postrzegamy to, w jaki sposób ludzie korzystają z usług, wygląda tak, że przynajmniej 73% osób korzysta z usług internetowych przynajmniej raz w miesiącu, ale tutaj dużą kwestią jest zaufanie. Potrzebne jest zaufanie, kiedy korzystamy z usług bankowych online, ponieważ te dane są bardzo wrażliwe. Dlatego potrzebujemy elektronicznych usług zaufania, ponieważ jest to kluczowy aspekt transformacji cyfrowej. Patrząc na oczekiwania po stronie firm, jak i po stronie użytkowników internetu, wygląda to tak, firmy koncentrują się na trzech głównych obszarach, gdzie firmy chcą koncentrować się. Przede wszystkim jest to zaufanie. Firmy chcą, aby ich usługi były realizowane w sposób poufny, w sposób solidny, godny zaufania i na koniec firmy również chcą skutecznie działać, tak skutecznie jak w tradycyjnym sposobie prowadzenia działalności biznesowej. Jeżeli chodzi o użytkowników, chcą oni przede wszystkim korzystać z usług w taki sposób, aby spełnione zostały trzy główne punkty. Zaufanie, chcą mieć pewność, że po drugiej stronie mogą ufać firmie. Później poufność danych, ponieważ tutaj w Europie mamy RODO, rozporządzenie RODO, które chroni dane osobowe, więc musimy upewnić się, że kiedy wysyłamy nasze dane do dostawcy usług, są one przetwarzane w sposób bezpieczny i na koniec dobre doświadczenie klienckie. Musimy upewnić się, że klienci będą mogli bez trudności czy problemów korzystać z naszych usług. Aby odnieść się do tych kwestii,
zaufania w świecie online, Komisja Europejska stworzyła i wydała ramy prawne w 2016 roku. Tutaj mówimy o rozporządzeniu EIDAS. Jest to rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania. Tutaj odnosimy się zarówno do identyfikacji, jak i podpisu. Jeżeli chodzi o identyfikację, tutaj mamy obszary związane z procesami zarządzania identyfikacji. Jeżeli chodzi o podpis elektroniczny, tutaj stworzono pewne zasady związane z podpisem elektronicznym. Więc poziom zaufania może być od prostego do kwalifikowanego, jeżeli chodzi o podpis. Patrząc na podpis elektroniczny, regulacje europejskie w dyrektywie 1999 stworzono ramy, które w jasny sposób definiują te wymogi i kraje członkowskie starają się zharmonizować prace związane z e-podpisem. Dlatego kwalifikowany podpis elektroniczny jest równoważny z podpisem fizycznym we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dlatego dochodzi do również transgranicznego uznania podpisu elektronicznego pomiędzy różnymi krajami. Jednakże nadal nie wygląda tak sytuacja w odniesieniu do zdalnej identyfikacji, ponieważ jest to obszar, gdzie każdy kraj członkowski Unii Europejskiej może sam definiować swoje własne procesy po to, aby wybrać odpowiedni poziom, niski, istotny albo wysoki, jeżeli chodzi o metodę identyfikacji zdalnej. W ArriadneXcie pracujemy nad tym rozwiązaniem i my definiujemy siebie jako dostawcę usług zaufania, ponieważ już mamy certyfikat EIDAS, jeżeli chodzi o podpis elektroniczny. Patrząc na rozwiązania identyfikacji zdalnej, zdefiniowaliśmy tutaj trzy rozwiązania, które odnoszą się do podstawowych zasad naszej firmy. Z jednej strony chcemy ulepszyć doświadczenie klienckie, po drugie chcemy przeciwdziałać próbom fałszerstwa, przeciwdziałać przestępcom, a po trzecie chcemy spełniać wymogi regulacyjne. Te rozwiązania respektują te trzy filary naszej działalności. Mamy tutaj możliwość robienia zdjęcia dokumentu, tak aby było to proste i później weryfikujemy właściciela dokumentu poprzez przesłanie selfie. Jesteśmy w stanie zweryfikować autentyczność dokumentu. Tutaj, jeżeli chodzi o nasze rozwiązania zdalne, tutaj Państwo widzą te trzy elementy, te trzy komponenty, które są bardzo ważne również we współpracy z ASECO. Rozwiązania identyfikacji zdalnej dostarczone przez ArriadneXt, później SimpliSign dostarczane przez ASECO i także możliwości transferu pieniędzy dostarczone przez Blue Media. Dzięki temu tworzymy proces, który nadal się rozwija. Jest to ciągła praca i dzięki temu dajemy możliwość ostatecznym użytkownikom wykorzystania kwalifikowanego podpisu, podpisywania umów i dokumentów w sposób zdalny. Z całą pewnością dostarczamy tutaj wartość naszym partnerom i klientom i chcemy przede wszystkim zwiększyć nasze zdolności, jeżeli chodzi o weryfikację tożsamości w sposób zdalny. Z jednej strony chcemy ulepszyć sposób, w jaki weryfikujemy tożsamość. Document Lightnet jest takim rozwiązaniem. Nie jest to zdjęcie statyczne, ale zdjęcie dynamiczne, które pozwala nam przyjrzeć się wszystkim aspektom graficznym danego dokumentu i lepiej go zweryfikować. Także wzmacniamy i ulepszamy nasze zdolności do tego, aby sprawdzać tożsamość osoby. Dzięki temu jesteśmy w stanie stawiać wyzwania
problemom, które będą się pojawiały w przyszłości. Bardzo dziękuję Państwu za czas. Mam nadzieję, że podobała Państwu się ta prezentacja, ponieważ zmieściłem się w wyznaczonym czasie. Nadal mamy jeszcze czas na pytania i odpowiedzi. Bardzo dziękuję.